poniedziałek 10 czerwca po modernizacji otwarto przystań kajakową w Miliczu, wyposażoną w nową infrastrukturę. Utwardzony parking samochodowy, toalety, drewnianą wiatę oraz pomost do wodowania kajaków. Prace na marinie kajakowej przy ulicy Krotoszyńskiej w Miliczu zrealizowała gminna spółka PGK Dolina Baryczy, która wykonała przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne i prądowe, a także utwardziła nawierzchnię parkingu. Modernizacja szlaku to było duże wyzwanie. Powiem Państwu szczerze, że było większe niż jego stworzenie, bo jak 7 lat temu legalizowaliśmy, można powiedzieć, ofertę turystyczną kajakową w Dolinie Baryczy, tworząc pierwszy raz pomosty i oznakowując szlak, wtedy udało nam się z 14 instytucjami z dwóch województw uzgodnić wszystko w 9 miesięcy. Teraz, żeby zrobić remont, musieliśmy czekać na zgody prawie 2 lata. Nie wszystkie jeszcze mamy. W takim sensie, które pozwalałyby nam faktycznie spełnić w 100% warunki projektu, czyli zachować trwałość przez najbliższe 5 lat, bo takie są warunki. Uroczystego otwarcia przystani dokonali prezes partnerstwa Inga Demianiuk-Ozga, burmistrz gminy Milicz Wojciech Piskozub, burmistrz Odolanowa Marcin Szorski oraz sekretarz gminy Żmigród Joanna Monastyrska. Administracja i utrzymanie odnowionej infrastruktury będą należeć do poszczególnych gmin, w zależności od lokalizacji danego odcinka szlaku kajakowego. Mieszkańcom oraz turystom życzymy niezapomnianych wrażeń podczas spływów kajakowych po Baryczy, przypominając jednocześnie, że jest ona naszym wspólnym dobrem, o które musimy dbać.